Olu, bardzo się cieszę, że jesteś w parku. Jest strasznie gorąco. Jest piknik. I tak sobie pomyślałem, czy wybierzesz wiersz, może nie tak, żeby kogoś ochłodziło, schłodziło, ale taki pasujący do tego upału. Wybiorę wiersz pasujący do tego upału. Tak, o właśnie. Do tych okoliczności, do dzisiejszej parady dumy w zasadzie, czy parady równości, jak ją nazywamy. Dzisiaj mamy 19 czerwca 2021 roku. Tak. Ola Dańczyszyn czyta wiersz z książki Kochani. Po drugiej stronie tęczy. Gdy zabronią nam chodzić pod rękę, gdy zabronią nam przytulać się w parku, gdy zabronią nam całować się w bramie, gdy zabronią nam wspólnie zamieszkać, gdy zabronią nam wziąć ślub, gdy zabronią nam wychowywać dziecko, gdy zabronią nam nawet, kiedy nikt nie patrzy, wtedy zobaczymy. Po drugiej stronie tęczy jest ciemno. Coś też na ochłodę zimowego. Dla mnie. Chłopiec kolekcjonował płatki śniegu. Chował je w klaserze. Zamykał w zamrażarce. Wyrósł na mężczyznę. Na plecach przyniósł słońce. Powiesił je nad oknem, by świeciło na moje biurko. Pełnia plonów. Dzwonię i myślę, że stoisz pod prysznicem, dlatego nie odbierasz. Albo się golisz. Szczątki zarostu spadają do umywalki. Wyglądają jak rozsypany mak. Boję się, że się zatniesz, więc już nie próbuję. Nie boję się nie dzwonić. Wiem, że mnie nie zapomnisz.